nikt nie jest doskonały. Miasto Sosnowiec przygotowało program wsparcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli w przygotowaniu do powrotu do nauki stacjonarnej w szkołach. Liczymy na to, że już niedługo dzieci wrócą do szkół, część już jest w szkołach, natomiast chcemy przygotować wszystkie te osoby do tego, żeby tej trudnej rzeczywistości, jakiej się dzisiaj znalazły, stacjonarnej edukacji, która była i tej zdalnej nauce, która teraz jest, żeby się odnalazły przy powrocie do szkoły. Zaczęliśmy w marcu szkolenia dla nauczycieli. One będą trwały do kwietnia, jeśli będzie potrzeba, to dłużej. Włączymy w kwietniu także rodziców. Chcemy przygotować rodziców i nauczycieli do tego, żeby w sposób empatyczny mieli możliwość rozmowy z dziećmi, kiedy wrócą dzieci do szkoły, ponieważ ta sytuacja jest trudna i dla nauczycieli, i dla rodziców, ale także dla dzieci. Wszelkie działania, które teraz będziemy realizować, są działaniami profilaktycznymi, przeciwdziałaniami rzeczy niedobrych, trudnych, bo sytuacja, jak wiemy, nie jest łatwa, ale pamiętajmy, że można po pomoc sięgnąć i teraz, bo działają instytucje i są różne aktywności, które funkcjonują od lat. Mamy poradnię psychologiczno-pedagogiczną, mamy grupy wsparcia w szkołach. Zachęcam rodziców do tego, żeby zainteresowali się, czy w ich szkole taka grupa działa. Są to dodatkowe zajęcia popołudniami, ponieważ to na pewno jest dodatkowe wsparcie i taka rozrywka dla dzieci, żeby mogły w tej trudnej rzeczywistości się odnaleźć. A w międzyczasie dzieją się też inne aktywności w naszym mieście. Można spotkać się z kulturą, mamy na stronach internetowych nasze spektakle w teatrze. Zachęcam do tego, żebyśmy wychodzili razem z dziećmi na zewnątrz, oczywiście w reżimie sanitarnym, który ma swoje ograniczenia. Zachęcajmy wszystkich do aktywności zdrowotnej, aktywności fizycznej. Nie siedźmy w domu, ponieważ to, co jest teraz, jest czasowym ograniczeniem. Mamy nadzieję, że jak najszybciej to minie i spotkamy się wszyscy bezpośrednio w szkole, na zewnątrz, w kinach, w teatrach, wszędzie tam, gdzie dotychczas byliśmy, w spotkaniach towarzyskich i z innymi ludźmi. W drugiej fazie naszego programu spotkamy się z osobami, które liczą się i są czasem nawet autorytetami dla młodzieży i dzieci, czyli z youtuberami, z aktorami, którzy pokażą nam, że nie są tacy doskonali, jak są postrzegani w świecie wirtualnym. Mamy teraz przede wszystkim kontakt właśnie z taką rzeczywistością, która jest wygładzona, jest lepsza, ale nie zawsze jest ta prawdziwą. Oni nam pokażą, jacy są naprawdę. Mam nadzieję, że nie wszyscy jesteśmy doskonali, nie zawsze musimy być doskonali, powinniśmy się rozwijać oczywiście, poznawać nowe rzeczy, ale możemy sobie pozwolić na pewne słabości, bo te słabości nas będą wzmacniać. I to będzie kolejny etap naszej kampanii, kiedy spotkamy się już bezpośrednio z dziećmi, z młodzieżą w szkołach, czego jak najszybciej Wam wszystkim życzę.